Proszę Państwa, pogadajmy o grach, a właściwie o grach nadchodzącego miesiąca, a właściwie aktualnego miesiąca, bo już mamy wrzesień, proszę Państwa, mam nadzieję, że w szkole, w szkole same piątki. A w grach same play of the game. To jest taka zabawna sytuacja, kiedy każdemu dorosłemu się wydaje, o kurczę, skończyły się wakacje. To pewne, pewnie teraz dzieci będą grały mniej. Otóż okazuje się, że nie. Najlepiej gry się sprzedają we wrześniu, październiku, listopadzie. No wiadomo, wiadomo jest to, proszę Państwa, sytuacja. Dzisiaj sobie posortujemy e, tytuły nie zgodnie z datą, ale zgodnie powiedziałbym z jakością, albo może z zainteresowaniem, może trochę moim, może trochę. Może trochę także państwa, chociaż być może ten tytuł, który wymienia jako pierwszy, będzie niespodzianką, bo to jest bardzo popularna marka, ale niespecjalnie dla mnie. Ja nie jestem wielkim fanem. Mowa o EA Sport FC25. To jest druga odsłona e, tej piłkarskiej przygody Electronic Arts, która się teraz zamiast FIFA nazywa właśnie EA Sports. Premiera będzie miała miejsce 27 września. Co ciekawego się przytrafi w tej, w tej wersji? Wprowadzono szereg nowych innowacji, które wzbogacą doświadczenia. Jednym z najważniejszych dodatków jest tryb Rush, który umożliwia rozgrywkę w trybie w formacie 5 na 5. Gracze mogą rywalizować w różnych warunkach, takich jak football, e, Ultimate Team, kluby czy szybkie mecze, a także w trybie kariery. I to jest bardzo niewątpliwie przyjemna rozrywka. I jak ktoś lubi piłkę nożną i chce sobie ją pokopać, to tam ma świetną okazję, żeby to zrobić na monitorze i to jest niewątpliwie najlepsza gra w tej kategorii obecnie na rynku, ale nie oszukujmy się, to jest przede wszystkim gra, która służy spieniężaniu pakietów przeróżnych. I zachęcaniu ludzi do wydawania kasy i elektronika zrobi to bardzo, bardzo skutecznie. Ale ludzie też, którzy kupują tę grę i kupują te pakiety, zdają się być nadal szczęśliwi w tym wszystkim. Więc jeżeli elektronicy są szczęśliwi, i gracze są szczęśliwi i kupują i grają, to chyba wszyscy są zadowoleni. Nie ma co się czepiać z tego powodu, ale wymieniam tę grę jako pierwszą, jako że dla mnie to nie jest nic wyjątkowo wartościowego. O taki jestem. Rebel. Proszę Państwa, 18 września premierę ma taka gra, która nazywa się Entoria The Last Song i pewnie Państwo nie kojarzą. Ja miałem okazję pooglądać gameplay z tej gry, miałem okazję e, e, pooglądać trochę wypowiedzi na temat tej gry, content kreatorów zachodnich, których lubię i których szanuję, i oni mówią, że to jest Souls-like i że jest to Souls-like, który jest całkiem nieźle zrobiony i w nietypowym settingu. Akcja gry rozgrywa się w malowniczej krainie, która została dotknięta klątwą Canavaccio, zmieniającą mieszkańców w puste skorupy. Gracz wciela się w postać znaną jaka siła, siła zmiany, odporną na tę klątwę. Z zadaniem pokonania jej i przewróceniem harmonii w Entorii. Enotri? En Enotri? Uch, ok, to nie jest, nie jest proste. <grym> w wymówieniu. Proszę Państwa, to jest taka gra, która jest słusznajkiem. -like i to jest jasne, jest osadzona we Włoszech i to takich renesansowych Włoszech powiedziałbym to nie jest taki typowy klimat mitologiczny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i jako, że to jest Soulslike to pewnie fanów tego gatunku mogłoby to zainteresować chociaż powiedziałbym, że grafika jest dosyć nietypowa, jeżeli chodzi o otoczenie to wszystko wygląda bardzo ładnie i bardzo tak powiedziałbym realistycznie natomiast postacie są dosyć ciekawe i inaczej wyglądają proporcje ciała są odrobinę inne i się nie, nie kojarzy to z takim klasycznym graniem, zdecydowanie ta opowieść ma swój klimat i ma swoją specyfikę przed postaci zwłaszcza. Teraz jeżeli chodzi o gry Souls like to nie jest taka prosta rzecz, bo jak wiemy z doświadczeń From Software całe lata zajmuje wypracowanie sobie takiego mechanizmu robienia dobrych animacji czy, czy hitboxów to jest bardzo, bardzo trudne zajęcie i większość gier soslajkowych -like polega, przez polega mam na myśli, że słabiej sobie radzi z tymi, z, tymi, z tymi kwestiami jest coś takiego w takich grach, co jest bardzo ważne i jest to sprawiedliwość ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale już Państwu tłumaczę, sprawiedliwość w tego typu historiach polega na tym, że gra mm, od początku do końca, jeżeli każe gracza za coś, to za jego błędy i nie ma tam takich dodatkowych czynników nieprzewidywalnych losowych, które wpływałyby na rozgrywkę i to jest bardzo trudne do zrobienia w Source-like'u. From Software robi to bardzo, bardzo dobrze, ale im się zdarzają błędy, a co dopiero nowy deweloper, który wchodzi dopiero w ten, w ten gatunek. Trzeba się nauczyć robienia takich gier, i to jest trudne, trudne zajęcia, wiele osób już, znaczy wiele firm już próbowało. Więc tak czy inaczej, pierwsze raporty na temat tej gry są bardzo obiecujące. Natomiast, czy ona się spotka z zainteresowaniem, czy się Państwu spodoba, to jest zupełnie inna historia. Ja trzymam kciuki, żeby więcej tych Souls-like'ów powstawało także od innych studiów niż, niż From Software, bo tam jest bardzo dużo fajnych mechanizmów i warto, żeby się znalazły one w, w zasięgu możliwości różnych deweloperów. Proszę Państwa, 4 września, Age of Mythology Retold, jeden z pierwszych remasterów, który pojawi się we wrześniu, o kilku opowiem Państwu później już po, po topowej dziesiątce najciekawszych tytułów tego miesiąca. Natomiast Age of Mythology to jest znana marka, to mi się tak trochę, trochę mi się kojarzy z Age of Empires z takim mistycznym dodatkiem. No bo tam przywołujemy, kontrolujemy armię, ale też przywołujemy i kontrolujemy różne mitologiczne bestie. To dosyć dobrze wygląda. Ja oglądałem sobie to na gameplayach, te, te, te takie RTS-y remasterowane. Tam wystarczy poprawić jakość tekstur, poprawić modele i nadal to się nadaje do, do ogrywania. Jest taki vibe. Z staroświeckich gier i dla kogoś, kto miał okazję ograć tę grę, to na pewno będzie coś bardzo atrakcyjnego. Pytanie, czy to będzie równie atrakcyjne dla nowych graczy? Bo tutaj mam wątpliwości, jeżeli chodzi o rts -y ostatnio, a zdaje się, że mieliśmy do czynienia z taką grą ostatnio wydawaną przez twórców. StarCrafta, więc Stormgate nie spotkał się z takim jakimś ogromnym zainteresowaniem. Mam wrażenie, że taka współczesna baza odbiorcza RTS-ów jest niewielka, a tych, którzy mają sentymenty do tych gier, to ubywa w zastraszającym tempie i wydaje mi się, że w gatunku RTS-ów musi się wydarzyć coś wyjątkowego. Musi dojść do takiej sytuacji, że pojawi się gra na takim poziomie, jakim kiedyś był pierwszy StarCraft albo kiedyś był pierwszy WarCraft. Totalnie innowacyjna, bo te stare rozwiązania raczej nie trafiają już do nowych, nowych graczy, więc ten gatunek ma trochę problemów, zobaczymy z jakim zainteresowaniem Age of Mythology się spotka. Nie stawiałbym na zbyt wiele, ale kto wie, może się pomylę i byłoby dobrze, gdybym się pomylił, bo RTS RTS-om trzeba kibicować, ja swego czasu nagrałem się sporo w te gry. Proszę Państwa, 3 września, Harry Potter Quidditch Champions. Marka Harry'ego Pottera wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie, chociaż wydaje mi się, że sam Quidditch... Z jednej strony wśród fanów na przykład Hogwarts Legacy było dużo informacji na temat tego, że ach, dlaczego, al właściwie pytań, dlaczego tutaj w tej grze nie ma, nie ma mistrzostw Quidditch'a, że to jest taka super fajna sprawa. I chyba Quidditch był już realizowany w postaci gry, w Hogwarts Legacy nie został wprowadzony, a właściwie mogłoby się wydawać, że powinien zostać wprowadzony, bo i było boisko, i wszystko było przygotowane, ale jakoś to wkomponowali w fabułę, nie wiem czy pamiętacie, w Hogwarts Legacy był taki dyrektor, który powiedział, nie będzie Quidditch'a, bo w zeszłym roku był wypadek. No i nie było Qidditch'a. Więc nawet jest to fabularnie jakoś tak uzasadnione. Tak czy inaczej, Quidditch Champions trafi do nas jako osobna gra. Trochę żałuję, że nie jest to dodatek, albo właściwie taki osobny dodatek, który bardziej by się kojarzył z Hogwarts Legacy. Bo doskonale wiemy, że Warner Bros. jednak Harry Pottera uniwersum będzie państwu proponował prędzej czy później. Prawdopodobnie w ramach jakiejś gry usługi w przyszłości, co jest niepokojące, niestety. Ale jest jak jest. Ale tym razem, jeżeli chodzi o Warner Bros, to jest to gra, która nie będzie zawierała żadnych mikrotransakcji. Czyli, proszę Państwa, jest to nie najgorsze rozwiązanie i dlatego tę grę wymieniam po FIFA. No, bo FIFA, w związku z tym, że jest obarczona mikrotransakcjami, no to już mam do niej jakieś takie dodatkowe uwagi negatywne. Natomiast tutaj podobno nie będzie. Takie są zapowiedzi. Jak to się wyda, jak to się, jak to się potoczy później, w przyszłości, nie wiem. Wydaje mi się, że zainteresowanie. Oglądałem sobie trailery na, na YouTubie i widziałem, że odsłon na tych trailerach nie ma zbyt wiele. To sugeruje, że zainteresowanie tym. Tą rozgrywką może być nie do końca e, duże. Grafeluję kilka trybów rozgrywki. W trybie kariery zaczniemy od lokalnych rozgrywek w noże Wesleyów aż po prestiżowy Puchar Mistrzostw Świata w Quidditchu. Możemy zagrać solo, jak i w trybie współpracy. No, zobaczymy, zobaczymy. No to, że nie ma mikrotransakcji jest budujące, bo jednak to jest Warner Bros., oni bardzo mocno w mikrotransakcji się zaangażowali, więc dziwne, że tym razem sobie to podarowali. 6 września. Astrobot. Czy Państwo kojarzą ta taką grę? Z Astrobot to była taka produkcja, która przede wszystkim służyła do pokazywania możliwości konsol poprzedniej generacji. To jest trzecia część serii platformówek 3D, która zadebiutowała w 2018 roku. Gra została stworzona przez zespół Team Asobi, działający pod skrzydłami Sony Interactive Entertainment. Wcześniejsze tytuły studia Asobi to seria gier Astrobot oraz The Playroom. Playroom to była taka gra, która trochę pokazywała możliwości nowej konsoli. Tam było trochę takiej wirtualnej rzeczywistości albo poszerzonej rzeczywistości. Ciekawie się w to bawiło, a, sam, a sama gra Astrobot była bardzo króciutka, ale miała taki staroświecki vibe, to takie trochę Ala Mario, ale w wydaniu Sony, i sporo osób pokochało tę produkcję właśnie za taką, za bardzo przyjemny gameplay, zróżnicowany gameplay i taki, taki powrót trochę do korzeni. I to, to nie jest taka gra, która by mnie interesowała. To ona absolutnie nie mieści się w. To, to nie, ja, ja takich gier nie potrzebuję, ale wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy się bawią w takie. I z jednej strony są to tacy starsi gracze, którzy mają sentymenty do, do tych pierwszych Marianów. Być może też do Zeldy, ale też są być może młodsi gracze, bo to jest tam ładny, sympatyczny, kolorowy robocik, który przy okazji bardzo dobrze wykorzystuje możliwości nowego kontrolera PlayStation i można się w to przyjemnie pobawić, więc, więc to jest pozycja, która w publicystykach różnych... Wzbudzała zainteresowanie? Znajdowała się na liście ciekawych premier? Natomiast czy to się sprzeda? Czy gracze na to odpowiedzą pozytywnie? Robocik, nasz Astrobot, zyskał ponad 15 nowych umiejętności, które wykorzystują funkcję kontrolera DualSense. Jest to na przykład skakanie do wrogów, czy specjalne rękawice umożliwiające atak z daleka. Dodatkowo, astro może korzystać z gąbki, która po wchłonięciu wody rośnie do ogromnych rozmiarów, stając się potężną bronią. Jest dużo takich różnych smaczków, jeżeli chodzi o wykorzystanie kontrolera. Jest dużo biomów, po których można przechodzić w ramach tej przygody. Państwo są zainteresowani astrobotem? Wydaje mi się, że zainteresowanie jest mizerne, ale mogę się mylić, bo to moja bańka. Ja mnie to tak interesuje średnio? A tymczasem się potem okazuje, że ludzie uwielbiają i z jakimś sentymentem na to patrzą. 30 września, Starfield, Shattered Space, czyli dodatek, który obiecuje bardzo, bardzo wiele. A ja mam do niego ogromne wątpliwości, bo według mnie Starfield jest na takim fundamentalnym poziomie spartolony kompletnie. Ekrany ładowania wywalają z imersji bardzo skutecznie. I tej gry się nie da naprawić, jeżeli te ekrany ładowania będą tak obecne w takim stanie, jak jak są teraz. No tego się nie da, no tego się nie da uratować. Nawet jeżeli ludzie będą się w to bawili, to cały czas z takim poczuciem, że to nie jest wirtualny świat, jakim był Skyrim, bo w Skyrim'a to można się było zagłębić kompletnie, uwierzyć w ten świat, uwierzyć, że się jest tam jakimś bohaterem. Elder Scrolls i się tam chodzi, i tam są ludzie, i oni reagują i, i dostają strzałę w kolano i że słodką bułkę lubią. No takie, takie rzeczy, no mnóstwo memów powstało, bo tamten świat był wiarygodny, jakkolwiek już jest stary dzisiaj, to można było w niego uwierzyć, można było się w niego zagłębić i nic nas nie wywalało z imersji. Starfield ma ten gigantyczny problem, że nie da się zapomnieć o tym, że jest to gra. No i to jest trochę nie do odratowania. Te elementarne systemy, na których gra została zbudowana, są obarczone tym, tym wyrywaniem z imersji. Musieliby usunąć ekrany ładowania albo jakoś się sprytnie poukrywać. To jest najważniejsza rzecz. A wydaje mi się, że Bethesda w ogóle nie czuje tego. znaczy Z tego, co wypowiadał się Todd Howard na temat tej gry, to oni nie, nie postrzegają tego jako problem, który należałoby rozwiązać. Dla mnie to jest gigantyczna rzecz, jeżeli chodzi o, o przywiązanie do tej gry. Już pomijając, to, to są takie rzeczy technologiczne, ale pomijając fakt związany z tym, że historia była banalna, że światy były puste, jak już się wczytały, wychodziłeś po tych planetach. Teraz w niedawnym update'cie wprowadzono samochodzik, żeby można było się szybciej poruszać po planetach, na których nic nie ma. I to jest taka, ta, taka sytuacja. Ja nie wiem, gdzie, gdzie Bethesda zatraciła swoją duszę. Stawiam, że Bethesda straciła swoją duszę po sukcesie Fallout Shelter. Że zrobili im mobilkę i to ich zniszczyło wewnętrznie, i że nawet nie wiedzą, że już duszy nie mają. Ale kto wie? Wszyscy patrzymy na BTSD jednak z jakąś taką sympatią, chociaż być może mniejszą dzisiaj, a być może patrzymy z taką sympatią na przyszłe projekty BTSD, jak chociażby kolejne Elder Scrolls, na które wszyscy czekają. Miejmy nadzieję, że ten Shattered Space okaże się ciekawy. Ja to na pewno sprawdzę i będę Państwu raportował, ale nie sądzę, żebym uległ czarowi tego świata. Zobaczymy. Czas pokaże. Chciałbym, bardzo bym chciał. Ale mam coraz większe wątpliwości. 17 września y, trafi wreszcie do pecetowych graczy Final Fantasy 16. Trochę rozmawiałem z Borysem na ten temat wczoraj i on zdawał się sugerować, że są jakieś problemy optymalizacyjne. Nie jestem do końca pewny, ja czekałem na tę grę w wersji pecetowej, ponieważ na konsoli PlayStation 5 y, ona była w takich y, Miałem ja pewne problemy optymalizacyjne, to znaczy niekt w niektórych momentach była w 30 klatkach, w niektórych w 60. Walka była w 60 klatkach, nawet w trybie wydajności, a, a rozgrywka pozostała była w trybie 30 klatek, żeby ładniej wyglądać. W ogóle zadziwiający jakiś taki był system i pomyślałem sobie, ach cholera, po co się mam męczyć, po co mam męczyć oczy. Pogram sobie to, poczekam aż wyjdzie na peceta. Z jednej strony mam ochotę sięgnąć po to na pececie, ale teraz nie jestem do końca pewny, czy będę miał czas. We wrześniu jest tak dużo, dużo rzeczy, że no ciężko zorganizować. Ten czas na coś, co, co wyszło już wcześniej, i trochę można było już to ograć. Zastanawiam się cały czas, i chyba, chyba jeżeli chodzi o te wielkie platformy, i o Microsoft, i Sony. Oni chyba też zaczynają się mocno zastanawiać nad sensem wydawania gry tylko na, na jedno urządzenie w danym momencie. To jest Final Fantasy XVI zostało wydane przez Square Enix i po tym wydaniu, nie do końca zakończonym sukcesem, Square Enix zadeklarował się, że już nigdy nie będą wypuszczali gry tylko na jedną platformę, chociaż to mogło dotyczyć Final Fantasy Rebirth, prawda? Bo tak, tak, wydaje mi się, że, że, że te dwie gry jakby jasno udowodniły, że wydawanie gry tylko na jedną platformę nie jest do końca dobrym pomysłem, bo potem nawet ta premiera pc nawet jeżeli spotka się z zainteresowaniem, to już nie tak dużym jak, jak to zainteresowanie mogłoby być, kiedy premiera byłaby jednocześnie na obu urządzeniach więc mam nadzieję, że ta ekskluzywność siłą rzeczy, jakby to nie dlatego, że ci wydawcy są tacy dobrzy dla nas tylko, że rynek pozmieniał sytuację, trudno jest osiągnąć zainteresowanie graczy dzisiaj, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo tytułów, a wiele razy żeśmy mówili o tym, że te gry, jednak y, ludzie coraz bardziej, coraz częściej, coraz więcej czasu spędzają przy starszych grach które znają i ciężko im sięgać po nowe tytuły, no i jak te nowe tytuły nie są wystarczająco mocne, nie trafiają na dwie platformy jednocześnie albo na kilka jednocześnie no to nie, nie mają takiego szerokiego na potencjalnych odbiorców. Więc tak, ekskluzywność to zawsze był krap. nigdy nam się to nie podobało z perspektywy graczy. Liczyliśmy na to, że ktoś kiedyś tę sytuację rozwiąże. Okazało się, że my żeśmy rozwiązali tę sytuację. W jaki sposób? Przestaliśmy kupować gry ekskluzywne. Najwyraźniej. I nie, nie ma innego uzasadnienia, dlaczego żeśmy przestawali kupować te gry. Ja stawiam raczej na to, że każdy z nas ma, jest, jest, jest już przywiązany do jakichś gier i nie sięga po nowości, yy, ale kto wie, może są jakieś inne uzasadnienia dla tej sytuacji. Proszę Państwa, bardzo ważny termin. 20 września, Frostpunk, proszę Państwa, nam się przytrafi. To już jest pierwsza trójka. Topowe rzeczy, które, które wyjdą w tym miesiącu. Frostpunk 2 to kontynuacja uznanej gry strategicznej, czasu rzeczywistego w steampankowym stylu od polskiego 11 Bit Studios. Premiera nowej gry planowana jest na 20 września, to już Państwu powiedziałem. O Frostpunku żeśmy opowiadali. Wiele razy nie muszę Państwu przybliżać tej historii. Jest to gra, która mi się bardzo podoba. Miałem okazję ograć ją w tej wersji beta, chociaż przyznam, że w tej wersji beta tam brakowało tutorialu i trochę człowiek był rzucany na głęboką wodę i wszystko się wydawało bardzo, bardzo skomplikowane. Jestem pod wrażeniem tego, że 11-bit nie boją się y, robić innowacji w grze, która się bardzo dobrze sprzedała i, i próbować pozyskać jakiegoś nowego odbiorcę, a być może w inny sposób zadowolić starego gracza. Sporo osób ma pewne wątpliwości, że ojej, kiedyś to się budowało tam budynek po budynku, a tutaj teraz całe miasto, że to się takie SimCity trochę zrobiło frostpunkowe, ale uważam, że to jest odważny ruch ze strony bitów i cieszę się, że ten ruch został poczyniony i mam nadzieję, że ta gra się Spotka z, z zainteresowaniem. Z jednej strony wydaje się odrobinę bardziej skomplikowana, z drugiej strony może odrobinę mniej, bo to zarządzanie nie jest takie skupione na bardzo małych formach, tylko od razu całymi dzielnicami zarządzamy, i te dzielnice się tak rozwijają trochę niezależnie od nas. No i tam całkiem. Ciekawie wkomponowano ten system polityczny, konieczność dogadzania różnym frakcjom, że trzeba wszystkich zadowolić, ale wiadomo, że nie da się wszystkich zadowolić, więc tam jest ten system trudnych decyzji. Nie wiem, czy pamiętacie. This War of Mine to jest gra, która bardzo, bardzo dobrze się sprzedała i jest szanowana przez graczy na całym świecie, ale ona sprowadzała się do bardzo trudnych decyzji, po podjęciu których były jakieś konsekwencje, niezwykle nieprzyjemne. Mi się ciężko grało w tę grę, właśnie dlatego, że była taka, była taka dołująca jednak, no, pouczająca i dołująca. W pierwszym Frostpunku nie udało się tego ciężaru przenieść. Tam podejmowało się jakieś decyzje, tam były jakieś rozwoje społeczne, czasami szliśmy w taką bardziej dyktaturę, czasami bardziej w demokrację, ale, ale generalnie nie czuło się tego ciężaru i wydaje mi się, że Frostpunk 2 bardziej przywróci ten ciężar i wartość tych decyzji, zwłaszcza ze względu na to, że frakcje bezpośrednio reagują na to, w jaki sposób się zachowamy. I możemy, możemy osiągnąć tutaj sukces, coś tam stracić i to jest wyraźnie odczuwalne. Więc to jest ciekawy krok. Taki mam nadzieję, że to, się za, że to zaowocuje sukcesem y, bitów, bo zdecydowanie sobie zasługują chociażby ze względu na odwagę. Ale też mam takie poczucie, że, y, że to będzie gra dobra, tak czy inaczej, niezależnie od związków z pierwszym, z pierwszym frostpunkiem. Zatem Frostpunk 2 20 września. Proszę Państwa, 24 września y, u mnie ta gra znalazła się w topowej trójce, to jest, bo to jest gra, którą ja darzę. Że ogromną sympatią, mowa o Gridfall 2: The Dying World i to jest gra od, od ekipy Spiders. Ja bardzo, bardzo lubię Spidersów. Tym razem inna firma ich wydaje na ich wydaje poprzednio. E, Focus Entertainment wydawał ich wszystkie gry. Spiders to jest taka ekipa, która mi się bardzo mocno kojarzy z jednej strony z redami, jeszcze za czasów Wiedźmina pierwszego, Wiedźmina drugiego, ale z drugiej strony też spierania Bytes, e, Dlatego, że oni mają innowacyjne i ciekawe pomysły ale w odróżnieniu do pirania, Bytes oni się rozwijają. Naprawdę potrafią robić fajne rzeczy, potrafią robić bardzo ciekawy gameplay i przy okazji mechaniki RPGowe są, są zacne. Więc to jest studio, które łączy wiele ciekawych osiągnięć innych firm. Nie, nie robią takich produkcji typowych AAA, bardziej to jest AA, ale zmierzają w doskonałym kierunku, chociaż zdarzają im się błędy. Popełnili taki błąd wydając Steel Rising co było grą souslajkową -like i trochę wracając do tego, tej Entorii, entorii już ta gra Steel Rising pokazała właśnie, jak niezwykle ciężko jest zrobić to, ten sprawiedliwy system. I to był jeden z kłopotów tej gry. Steel Rising nie, nie wzbudził dużego zainteresowania. Ale jeżeli państwo nie kojarzą Spidersów, to oni wygra, wydali taką grę jak Mars Warlocks. Od tego się zaczęła ich taka przygoda jeżeli chodzi o RPG, chociaż oni mają historię znacznie dłuższą, bo Mars Wars Log, o ile pamiętam, to był 2013 rok, a wcześniej też wydawali jakieś inne gry i też RPG. Tak czy inaczej, potem się przy przytrafił e, Fall, Technomancer, Bound by Flame. E, Bound by Flame, gra, której nie skończyłem, ale uważałem, że jest fantastyczna gameplayowo. Nie skończyłem jej, bo tam były pewne błędy w mechanice. Mm, no, save doprowadziłem do takiego stanu, że gry się nie dało skończyć. Po prostu nie byłem w stanie zabić ostatniego bossa, bo, bo wypiłem wszystkie miksturki leczące wcześniej. Kiedyś była taka rozmowa mowa z, z twórcami Wiedźmina. Mowa akurat o Wiedźminie 2 wtedy, że różnica między Wiedźminem 2 a Wiedźminem 3 polegała między innymi na tym, by gracze nie bali się używać miksturek, ponieważ z doświadczenia... Redów i z tych badań przeprowadzonych na, na, na temat zachowania graczy wynikało, że jak ludzie mieli miksturkę, to od początku do końca gry ją trzymali na wszelki wypadek, że może się w każdej chwili przydać. Ja w Bound by Flame uznałem, że będę pił miksturki, kiedy będę tylko uważał za, za stosowne i okazało się, że nie byłem w stanie gry skończyć. to taka osobista historia. Na ostatnim bosie się wysypałem, więc. Ale tak czy inaczej, Bound by Flame był fantastyczny gameplayowo, więc Spidersi potrafią robić fajne rzeczy. Jeżeli, proszę Państwa, interesuje Was historia, bo Gritfall jest kontynuacją gry, ale opisuje wydarzenia sprzed trzech lat z, z poprzedniego wątku. Akcja rozgrywa się trzy lata przed wydarzeniem z pierwszej części. Wcielamy się postać pochodzącą z wyspy Tir Fradi, która zostaje schwytana przez kolonizatorów i wywieziona na kontynent Gasane. Nie wiem jak to... To są, to są nazwy, które bezpośrednio odnoszą się do naszego świata, tylko to jest taka jakby trochę alternatywna wersja rzeczywistości magiczna i to się dosyć dziwnie nazywa. To jest taki... Jeżeli chodzi o styl tej gry, jeżeli Państwo nie kojarzą, to być może kojarzycie New World. To jest taki trochę renesans, trochę muszkietów, trochę, trochę pistoletów, trochę walki na, na miecze, trochę szpady. To jest takie połączenie wczesnego średniowiecza i renesansu. I technologicznie, jeżeli chodzi o to, jakie tematy tam się pojawiają, plus jeszcze mistycyzm. To jest taka wersja fantazy, której do tej pory nie byłem wielkim fanem, ale to dosyć do dobrze i sprawnie działa w tym świecie, więc z przyjemnością sobie to. To ogram, mam nadzieję, że znajdę na to czas. Zobaczymy. Tak, czy inaczej polecam, polecam przynajmniej obserwować sobie ten tytuł. No i przed nami, proszę Państwa, najważniejsza, chyba premiera tego miesiąca. 9 września, to już lada moment, proszę Państwa. Warhammer 4000 40 Space Marine. To jest druga część serii gear akcji osadzonych w uniwersum Warhammera 4000. 40 Za produkcję odpowiedzialne jest studio Saber Interactive, znane z serii gier Mad Runner czy World War The Aftermath wydawcą jest Focus Entertainment, a premiera odbędzie się 9 września. O, Focus Entertainment, to oni wydawali wcześniej Spidersów i Gritfalla. Proszę Państwa, wszelkie znaki na niebie i na ziemi sugerowały do tej pory, że to będzie bardzo dobra gra dla prawdziwych mężczyzn, brutalnych, prawdziwych, toksycznych samców i proszę Państwa, te znaki zostały potwierdzone przez e, obecność content kreatorów na różnych pokazach. Ja też miałem okazję ograć tę grę i mogę potwierdzić. Nie mogę powiedzieć zbyt dużo, bo są jeszcze embarga, ale jeżeli spodziewacie się dobrych rzeczy po tej grze, to Myślę, że się nie zawiedziecie. Więc więcej nie, nie opowiem Państwu, ale warto było czekać. To może być jedna z najlepszych gier w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o wydawnictwo Focus Entertainment. Chciałbym, chciałbym powiedzieć więcej, trochę mnie kusi, ale muszę uważać, żeby wszystko było jasne, jeżeli chodzi o, o Space Marine 2. To mieliśmy do czynienia z, właściwie z takimi dwoma falami pokazów. Pierwsze pokazy odbywały się i tam youtuberzy byli zapraszani na te pokazy, dziennikarze. W ramach tych pokazów można co nieco opowiedzieć na temat tej gry, więc ja mogę mówić na podstawie tych pokazów, że to jest, że z bardzo dobrym odbiorem się spotkała ta, ta gra i ja potwierdzam ten odbiór. Natomiast to, co można sobie ogrywać już w takich wersjach przedpremierowych, bo recenzenci już dostali te wersje, to jeszcze jest tajne przez poufne, więc tam nic Państwu na ten temat powiedzieć nie mogę. Z takim optymizmem podchodziłem do tej gry wcześniej, na podstawie tego, co ludzie mówili, podchodzę z jeszcze większym optymizmem. Lada moment się przekonamy. Jedyny problem w przypadku tej gry i taka kontrowersja, która się pojawiła, że to jest, że sprzedaje się tę grę w wersji Early Access i sprzedaje się ją tak, żeby na weekend sobie mogli pograć ludzie, którzy zapłacą więcej, a ci, którzy nie zapłacą więcej, to będą potem musieli w tygodniu wyłapywać jakieś urlopy. Albo to takie jest dużo jest takich dziwnych praktyk związanych z tym Early Accessem. No i muszę przyznać, że Warhammer 4000 Space Marine 2 wykorzystuje wszystkie. I należy to piętnować, ale to jest takie, mam wrażenie, że kiedy mówimy, mówimy o tym w takim negatywnym kontekście, to tak jakbyśmy próbowali zawrócić nad, nadchodzącą falę tsunami, że to tego się nie da, bo tam, tam dwie rzeczy się dzieją. Po pierwsze, wydawcy chcą zarabiać więcej, deweloperzy chcą zarabiać więcej, ja rozumiem to jako praktykę biznesową, ale z drugiej strony, no, ludzie są gotowi za to płacić i są gotowi kupować. World of Warcraft sprzedał się gigantycznie, mimo tego, że podzielił społeczność na dwa zespoły. I, te, i te, jest tam dużo kontrowersji z tym związanych, ale niestety jest tak, że wydawcy zarabiają zbyt dużo pieniędzy na tym. To nie jest, do, to nie jest dobra praktyka. No wiemy, że to nie jest dobra praktyka, ale co chcecie z tym zrobić, skoro, skoro wystarczająco dużo ludzi kupuje te gry? Właściwie większość ludzi, większość to nie, ale. Były, było parę ankiet związanych z tym, gdzie content kreatorzy pytali swoich widzów, czy oni płacą za Early Access. To dotyczyło właśnie Space Marine 2 i dotyczyło War Within, czyli dodatku do WoWa. I w obu przypadkach ponad połowa ankietowanych była gotowa zapłacić za ten Early Access. Więc biznes jest biznes, zgadza się. Czuję potrzebę, by krytykować tego typu rozwiązania. W zasadzie wszyscy na YouTubie krytykują tego typu rozwiązania. No ale co z tego? Ludzie, my, my gracze jesteśmy trochę... Trochę jesteśmy... No jesteśmy... No... Taka, taka rozrywka, że jak człowiek jest fanem Gier, to bardzo, bardzo czeka na tę grę i no jest gotów wysupłać więcej, żeby, żeby w to pograć. I nawet powiedziałbym, że to jest taka, taka sytuacja, że człowiek trochę się czuje oszukany, ale jak już sobie gra w tę grę i się jeszcze przy okazji dobrze bawi. To, to mówię, a, tam mi trudno, 40 dolarów w plecy, ale patrz, ja teraz gram, a oni nie grają. Nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób się racjonalizuje to, bo ja bardzo często dostaję te gry przedpremierowo, więc nie mam takich, nie zderzam się tak z tą, z tą koniecznością wydawania tych pieniędzy wcześniej, ale, ale myślę, że, że to jest to, że tam boli cię to, że wydajesz pieniądze, ale jak już grasz w tę grę i bardzo na nią czekałeś, to w zasadzie wszystkie troski schodzą na dalszy plan. Bo my gracze nie myślimy racjonalnie, na tym to polega. Gdybyśmy my byli, my byli racjonalni, to pewnie byśmy nie grali w gry, <laughs> prawda? To Chyba jest też taki, jest taki syndrom gracza. Ja nie chcę mówić, że gracze to nie są racjonalne osoby, ale jeżeli chodzi o nasza, nasz, nasz nauk, no to racjonalność schodzi na dalszy plan. To by, proszę Państwa, zamykało 10 najważniejszych premier tego miesiąca września, według mnie. Natomiast opowiem Państwu jeszcze o, o kilku dodatkowych rzeczach. 12 września swoją premierę ma re, remaster Lollipop, Lollipop Chainsaw. To jest taka opowieść, którą ja miałem okazję pokazywać Państwu na Xboxie lata, lata temu. To jest opowieść o bardzo atrakcyjnej dziewczynie, wizualnie, która jest cheerleaderką, więc musi być siłą rzeczy atrakcyjna, yy, która walczy z zombiami przy użyciu piły mechanicznej. Bardzo widowiskowe to jest. Nie tylko ze względu na urodę naszej głównej bohaterki, ale przy okazji gameplayowo jest bardzo zacne, więc to nie tylko chodzi o to, że oglądacie sobie ładną dziewczynę, która podskakuje, robi salta i szpagaty, ale też macie, do, macie okazję ogrania bardzo interesującego gameplayowo tytułu. 19 września kolejny, kolejny remaster Dead Rising Deluxe, a powiedziałem, że ten Chainsaw to jest remaster, prawda? Mam nadzieję, że powiedziałem. Jeżeli nie, no to mówię teraz. Dead Rising, jeżeli ktoś był fanem tej produkcji, to pewnie chciałby kolejną, chociaż powiedziałbym, że mordowanie zombie być może nie spotyka się już z takim zainteresowaniem. Tak czy inaczej, to jest wersja kultowej gry akcji z 2006? Wydawało mi się, że z 2016, ale mogę być tu, tu w błędzie. Bardzo ładnie to wygląda na gameplayach, porównanie starej wersji i nowej wersji zwłaszcza. I zobaczymy, czy to się sprzedaje. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był taki tytuł jak Resident Evil chociażby, który który jest wyczekiwany na, przez fanów remasterów. No ale zobaczymy, zobaczymy. To jest takie dzikie mordowanie zombie, takie trochę rozrywkowe i szlachtowanie tego całego tałataństwa. 3 września The Casting of Frankstone. To jest interesująca produkcja, bo to jest połączenie dwóch uniwersów już Państwu opowiadam. The Casting of Frankston to nadchodząca gra przygodowa w konwencji horror stworzona przez studio Supermassive Games, znane z takich tytułów jak Until Dawn i The Quarry. Czyli to jest coś, co, jest, co, co znamy. Znamy Supermassive Games, znamy Until Dawn, teraz nie dostaniemy niedługo remaster na PC ta, który wygląda bardzo, bardzo, dobrze. Natomiast to jest gra osadzona w uniwersum popularnej sieciowej gry akcji Dead by Daylight, studia Behavior Interactive. I to jest, jest to wynik współpracy dwóch firm i to jest bardzo ciekawy wynik współpracy. Ja jestem, jeżeli chodzi o Dead by Daylight, jak grałem z, z chłopakami, z ekipą, żeśmy w to grali i ja miałem takie poczucie, że to jest taki trochę przeciętniaczek, że to jest taki e, asymetryczny multiplayer, że z jednej strony jesteś potworem, z drugiej strony ścigasz tych, te, te swoje ofiary i że to nie ma sensu na dłuższą metę, ale deweloperzy tej gry byli zdeterminowani, coraz więcej krosów się pojawiało. Najwyraźniej jest wystarczająco dużo graczy, trzeba przyznać, że twórcy tej gry są, są ambitni. Potrafią robić ciekawe rzeczy. Tam się nawet Nicolas Cage chyba gdzieś po drodze przytrafił. No, rozwinęło się to uniwersum do tego stopnia, żeby połączyć umiejętności dwóch firm i stworzyć jakąś taką przygodówkę, horror przygodowy w tym uniwersum. Ciekawe jest to, proszę Państwa, i zaskakujące dla mnie trochę. Jeszcze, proszę Państwa, dwie rzeczy z ostatniej chwili, bo zorientowałem się, że wyleciało mi to zupełnie z głowy. Po pierwsze, 19 września swoją premierę PC-ową ma God of War Ragnarok, więc należałoby potraktować to w kategorii remasterów. Ale zdecydowanie jest to rzecz warta uwagi, ponieważ God of War jest absolutnie cudowną grą. Świetnie się sprzedał na, na PS5. Poprzednia wersja PC-owa God of War chyba działa nie najgorzej. To był dobrze. To była dobrze zrobiona konwersja na, na, na peceta, więc zakładam, że Ragnarok także będzie dobrą rzeczą, jeżeli nie mieliście Państwo okazji ograć wcześniej, to, to polecam, polecam gorąco, bo to naprawdę jest zacna rzecz. I jeszcze po drodze gdzieś, pozwólcie, że jeszcze sprawdzę datę, bo jak mówię, to jest z ostatniej chwili, Test Drive Unlimited Solar Crown. To jest z 12 września trafi w nasze ręce. Ja wiem, że tak właściwie o wyścigach nie opowiadam zbyt często i o tej, tej, o tej grze także nie będę odpowiadał, jako że zupełnie mi to umknęło gdzieś wcześniej po drodze. To powiem jedynie, że 12 września coś takiego będzie może przyjrzymy się bliżej. Jeżeli będziemy bliżej tego 12 września, jeżeli Państwa z jakiegoś powodu to zainteresuje. I to zamyka, proszę Państwa, moje opowieści o grach tego miesiąca. Będzie na pewno w co się bawić. Ja zachęcam Państwa do przede wszystkim topowej mojej trójki, ale gier jest tyle, że może Państwu nie starczyć czasu, żeby ograć je wszystkie. Zatem wybierajcie ostrożnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.